Hola amigos, witam serdecznie, dzisiaj przed nami kolejny mundialowy pełny dzień wrażeń, ale w ramach odpoczynku od futbolu zapraszam na kolejny odcinek z partnerem naszego kanału, czyli oczywiście Kidrop, gdzie niejednokrotnie zabawiamy się na Twitchu, na YouTubie troszeczkę rzadziej, ale dzisiaj wracamy do tej formy, mam nadzieję, że uda się... Zarobić dosyć spore pieniądze Miałem z tyłu głowy, że może uda się za to polecieć do Kataru Ale nie, chyba nawet jakbyśmy tyle wygrali To bym nie chciał, także zostaję w gnieźni I będę oglądał sobie w domu Pamiętajcie oczywiście, że z linku, który znajduje się W opisie tego filmu, możecie Przy pomocy też w pisaniu mojego Niko, oczywiście Zagwarantować sobie 2 PLN -y Na start, 2,5 PLN a dokładnie Oraz oczywiście 10% Przy doładowaniu Jako bonusik dla was, a to nie jest jedyny bonusik No bo jak wiemy, coraz bliżej Coraz bliżej do, no może nie polskiego święta, ale amerykańskiego już jak najbardziej Black Friday zbliża się wielkimi krokami i mamy tutaj takie nowości, jak chociażby darmowy kejścik do otworzenia. Przy doładowaniu swojego konta możemy otrzymać do 10 skrzynek ze świetnymi skinami za darmo. Proszę bardzo, sprawdźmy, jak to się prezentuje. A prezentuje się, jeśli chodzi o overlay, naprawdę znakomicie i FIFA może tutaj Kidropowi naprawdę pozazdrościć. Jeszcze odganik, jestemeczka. No, raczej nie dla nas. Akaczyk za prawie dwie stóweczki, i lorka, oczywiście. No, nożyk w lorce. No takiego właśnie dzisiaj będziemy polować. I przechodząc sobie level co wyżej, możemy otwierać kolejną skrzynkę. Każdą możemy otworzyć tylko jednorazowo. Ja już przed chwilą otworzyłem właśnie za poziom pierwszy. Teraz mamy skrzynię na levelu drugim. Także widzicie, że naprawdę warto sobie wejść i spróbować swoich możliwości. Ja znowu byłem blisko, ale niestety drugi shotgun w mojej kolekcji. Poziom trzeci już prezentuje się naprawdę okazale. Naprawdę okazale, zobaczmy, co tym razem dla nas. I może, 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 może. Close. Five sevenik dosyć ładny jest ten five sevenik nie ma co, ale niestety bardzo tani. Ale spokojnie, coś tu jeszcze uderzy. Poziom numer 4 przed nami. Bizon. Poziom 5. Okej, okay, to jeszcze nie to. Poziom szósty, moi drodzy, tutaj już jest karambicik do trafienia. Ok, MP9, najlepszy traw do dzisiaj, ale do dzisiaj do teraz. Ale spokojnie, to zdecydowanie nie jest najlepszy traw dzisiaj. Na pewno nie może tak być. Poziom siódmy, proszę bardzo. Karambit, butterfly knife i wypada nam awupka, zadyszku. Okej. Okay. Pomału, pomału, pomału do góry jeszcze trzy poziomy przed nami. Okej, okay. cały czas do góry. Poziom dziewiąty. Przedostatni. Okej, okay, tutaj, tutaj naprawdę może być Grubo, wypakowując chociażby taką AWP za 30 koła, jest to chyba Top 3 najdroższy skin w grze I ostatni przed nami, ostatni Poziom przed nami, jeśli chodzi o tę Promocję, zaraz przejdziemy sobie jeszcze do dodatkowych Skrzyń, bo tych na Black Friday oczywiście Jest sporo, bo chyba nie ma w skali roku Większego ogólnie na świecie takiego Zgromadzenia promocji Wszystkiego, czego możemy doznać Właśnie w internecie i jest to najlepszy Skin w najlepszym poziomie Dla mnie dzisiaj, ale wydaje mi się, że wy możecie Trafić troszeczkę lepiej. Warto pamiętać przy doładowaniu konta, że używając kodu Black Friday macie 10% bonusu, a nie 5%, jak było do teraz. Prócz tego mamy już tutaj grube ryby. Mamy skrzyneczkę na Black Friday za Szusztaka, za 45, za dwie dyszki i brika za 240. Rozpoczniemy sobie od tej latającej skrzyni. Zobaczymy, co tutaj nam ukąsi. Jest do trafienia nawet Karambit za 9200 zł. Mamy przy... Akacza za 153, elegancki zysk. Brak tak da. To jeszcze możemy w sumie raz do tej sekwencji podejść i tym razem dobrze może aż tak nie będziemy się udzić, ale jeszcze jedną szansę damy, bo naprawdę jesteśmy na jednak e, dosyć optymistycznym rezultacie. I kosa to nie będzie, ale będzie to. Aka just... dobra, co jest? Bo mam wszelakie skrzyni eventowe w tej grze, naprawdę M4A4, okej, okay, trzy dyszki. Jeszcze raz, jeszcze raz i raczej ostatni raz, bo mam ponownie trzy dychy. Dobra, czas przejść do tej prawdziwej bessy. Sprawdźmy co tutaj w ogóle jest e, do dostania w naszym No Jest naprawdę ciekawy, jest dosyć sporo noży jest... Jest elegancka łupka, która, jeśli leci w dobrym stanie, to można sporo sporo przytulić. Sprawdźmy to 240 falenów e, Rozruszamy my dzisiaj już tą łajbę na porządnie. Jest to właśnie ta łupka. Jest to Hyper Beast, który w dobrym stanie może być, jak przed chwilą wspomniałem, naprawdę w okazałej cenie. Ale trafiamy go w najgorszym możliwym, Jest to Battle Scared. Może tego już nie będę sprzedawał. Zostawimy to sobie. Ewentualnie potem przejdziemy do Upgradera, bo tam można przeinaczyć swoją wygraną, lub przegraną tak naprawdę z całego otwierania. Ponownie Hyper Beast, ale tym razem w najlepszym wy wydaniu, czyli oczywiście faktory New, i tego się trzymajmy. Idziemy cały czas, cały czas do góry. No i niestety ta góra jest dla nas za duża. One more, one I jest, jest pierwszy nóż, i jest pierwszy nóż dzisiaj. Elegancko go sobie również zostawimy. Damy go na upgradera. I jeszcze jedna skrzynia na szybkości M4A4. Dobra, to nie było najlepsze rozdanie, ale przejdziemy faktycznie do tego upgradera. Bo tutaj można się teraz dzięki temu dorobić. Proszę bardzo, kostkę sobie zostawimy. Trzy skinki polecą na rękawiczki na 44,5% niemalże i to, moi drodzy, siedzi dosyć gładko, bez większych tutaj spekulacji, zabałów serca mamy pierwszy zysk, motoglowsy. Bardzo zdecydowanie więcej niż ta koska ale nie oznacza to, że nie możemy też jeszcze na niej zarobić i dobić na przykład do kolejnych motoglowsów, bo też są bardzo śliczne. Mimo że troszeczkę tańsze niż te, które trafiliśmy przed chwilą, i tu może być. Mogło być, gdybym dał troszeczkę, może, bonusu od siebie, balansu, ale dobra, tak jest zysk, może być. Ale ja bym jeszcze w tym briku powiedział, naprawdę, ale może w takim tufuriu za niemalże 500 złotych, jeszcze jedną koskę tutaj zaoferował. I jest, będzie koska, nie będzie koska, ale ten AK3 za zawsze swoje kosztuje, oczywiście, czysta pełną za Fulkana, ale Nightwish, no to. To jest mimo wszystko white wish, nie jest to najdroższe rozdanie. Jeszcze jedna próba, jeszcze jedna próba. Jest ta która jest troszeczkę droższa od naszego Hyperbista. Mamy 600 zł, sprzedajemy, otwieramy jeszcze raz na ostatnim już rozdaniu, bo ten duet to raczej... Ojej, proszę bardzo. Za dużo gadałem, a to po prostu trzeba otwierać, bo to jest Gaba Doppler 1343 PLN. Coś pięknego. Czas to rozkręcić, moi drodzy. Damy rękawice, damy fulkana i damy tego akacza, czyli 1550 PLN wstawiamy na szali do wyjęcia M9 Bayonet. Damy sobie taki dosyć kręcący, bardziej mood, żeby te emocje były troszeczkę większe. Albo żebyście wy nie mieli spoileru, bo wiem, że tutaj jest tyle już naganiaczy na tej stronie, którzy doskonale wiedzą, co może się wydarzyć, gdy jeszcze nie zaczynam kręcić, tak? Przynajmniej jest na streamach, nie wiem, jak, jak widownia z YouTube'a i tu chyba siedzi. I to siedzi. to Dosyć no jak za pierwszym razem 3200 wpada na nasze konto, zakręcimy sobie teraz naszym nożykiem, zakręcimy naszym makaczem i kolejna trójka może wlecieć. Oj, ten karambit, to naprawdę wygląda, naprawdę wygląda okazale. Jak trochę byśmy grali w Uncharted. Tak mi się kojarzy, nieistotne. Lecimy takim samym sposobem, bo poprzedni raz było świetnie, ale podobno nic warte się nie zdarza i tak jest tym razem. Ale spokojnie, spokojnie i tak jesteśmy w najlepszej sytuacji niż startowaliśmy. Ale oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie pojechał dalej. Jest final, jest nowy final ze dwie stówki, ale nie tego szukamy. Pójdziemy sobie oczywiście do naszej ulubionej e, kategorii, czyli CSGO Cage oraz CSGO. Premium i na przykład taki wajsik za 1200 PLN-ów na sam koniec może być przyjemną opcją solo. W solowym rozdaniu nie wiem, czy mam jajca, dzisiaj dać to na upgradera. Jest, nie jest to fade glock, bo to by było 6000, ale jest bajonet, który jest zaledwie tego połowu. Coś pięknego. To kliknijmy sobie jeszcze raz. Mówiłem przed chwilą, że nic wara się nie zdarza, ale i tak na minus tej skrzyni nie wejdziemy. Oj, znowu było blisko, znowu było blisko tego glocka, ale jest to bajonet o wartości 1300 zł, także znowu jest zysk. Klikniemy sobie jeszcze raz, bo póki daje, to trzeba z tej studni wodę wyciągać. Tym razem Bliżej Prince'a, także już w ogóle byśmy wtedy podwoili wartość tego Glocka. Minimalna strata 200 złotowa, a przy dzisiejszym naszym zysku to raczej nie jest za duży problem, także dajemy jeszcze jedną szansę. I tym razem już jest, jest bardzo źle, bo to jest uh, Good Knife Lorka Battle Scare do tego, czyli zaledwie 600 zł i 600 zł też mam na naszym koncie ale nie dajcie, nie dajcie się złudzić, wchodzimy w nasz ekwipunek, klikamy sprzedaj wszystko i mamy proszę Państwa 9800 zł na koncie. Chyba muszę po prostu częściej otwierać na YouTubie, a troszeczkę rzadziej i ograniczyć też kontakt głównie z Wami, bo mam wrażenie, że to Wy przegrywacie mi te pieniądze na streamach, a nie do końca ja to robię, bo ja naprawdę jestem dobrym Graczem, jakram solo, proszę zobaczyć. Dziękuję bardzo w każdym razie za dzisiaj, za oglądanie. Zachęcam do subskrybowania, do łapkowania. Pamiętajcie, że z kodem BŁACHU lub Breakfast Friday macie bonusiki przy doładowaniu. Link w opisie. Trzymajcie się, zapraszam oczywiście na streamki. Link również znajduje się w opisie. I do usłyszenia następnym razem. Pa.